Witam ponownie w naszym zacznym warsztaciku. Dziś kolejny film z serii Z życia sprężarki. Tak, będziemy dalej męczyć tego tagreta naszego biednego. W ostatnim filmie była sekcja zwłok tej pompy. Już miałem jej nie ruszać, przecież mam w sumie nową, nie? Ale pomyślałem, że sprawdzę, jakie są ceny tych nowych pierścieni. Się okazało, że komplet na jeden tłok, czyli trzy pierścienie, kosztowało 46 zł. Mówię, to dobra, zaryzykuję, 90 parę złotych. Najwyżej stracę. Może uda się ją zreanimować. Się udało kupić. Na początku 5,47, ale udało mi się wymienić na 48, czyli ma być 48. Nie wiem, jak ja to sprawdzałem. Na wymiarach mi wychodziło, że jest 47,9, coś by się pokręciło. A różnice wysokości samych pierścieni są duże, bo tu akurat do tego modelu ZBV50 pierścienie o średnicy 48 mm, wysokości 2 mm, te uszczelniające i ten zgarniający 3 mm. Takie powinny być wymiary. A w tym modelu na 47 mm w średnicy tłoka te górne mają 1,5 mm, a ten dolny 2. Tak, żeby i tak by nie pasowały za bardzo. Ale mniejsza z tym. Pierścienie są. Ja tutaj się wezmę, już powoli ją zacząłem sobie czyścić, przygotowywać do montażu. Myślę, że Was zaciekawi poziom zużycia tych pierścieni, bo jak zobaczyłem te nowe, w porównaniu do tego to jest masakra. Także wszystkich ciekawych zapraszam na dalszą część filmu. Będzie dużo ciekawych rzeczy odnośnie zużycia tego. Także jedziemy dalej. Ok, wypakowałem sobie już te pierścienie, bo chciałem sprawdzić, jakie tu są różnice na zamkach, ale specjalnie się nie różnią. Ale to nie jest właśnie wyznacznikiem zużycia. Przynajmniej teraz, dopiero sprawdzimy, jak będziemy wkładać do cylindrów. Ale zobaczcie, nie wiem, czy mi się uda złapać. To jest stary, jak jest wyjechany, a tu jest nowy. Jaka jest duża ta kramę, bo to jest takie podcięcie jakby. Te podcięcie ma w stronę iść korbowodu. Naszego wału. Czyli w dół ma być. Tu może jeszcze ta kwestia nie widać, ale jest. Ale to jeszcze jest nic. Momencik, zaraz Wam pokażę. Tutaj mam tego połamańca mojego. To jest ten uszczelniający, zbierający chyba co olej właśnie. Zbiera z gładzi cylindrów. Mi się połamał. Tu jest nowy. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda nowy. Na początku myślałem, że to jest całkiem inny model. Mówię, co to są? To są jakieś rowki, cięcia. Zobaczcie, jak wygląda nowy. Pięknie. A jak wygląda stary? Jest całkowicie są spiłowane te krawędzie. Jest w sumie na płasko. Czekajcie, zrobię Wam jeszcze tutaj porównanie. O, z tym starym. To właśnie będzie widać teraz. O, teraz zobaczcie. Jak to mnie miało nie pluć olejem. Tak to właśnie wygląda. Takie zużycie już. Się nie dziwię, że ten olej momentalnie się robił czarny, jak tu już całą szerokością pierścień tarł właśnie ogładź. Także jeszcze zaraz sprawdzimy, jak to na zamkach wyszło. Ja włożę to właśnie w cylinder i sprawdzimy tak właśnie organoleptycznie. Także jeszcze tutaj, widzicie, mam jeszcze te stare włożone. Jakby ktoś potrzebował, to właśnie tymi wcięciami tutaj w dół mają iść. Jakby ktoś próbował wymieniać. To będzie dla serów porównawczych, bo to są te stare, a tutaj założę te nowe. I sprawdzimy właśnie na zamkach, jakie są różnice. Ile to właśnie tych części milimetra zebrało. Także za chwilę wracam. Ok, udało się nie złamać. Chociaż ciężko było. Tu jeszcze tylko dla porównania. Tu na starych, tu na nowych pierścieniach. Jakie przerwy na zamkach. Nie ma specjalnej różnicy. Ale to się zaraz okaże, jak będę wkładał właśnie do tej clay cylindrowej. Po prostu włożę do tego momentu, aż tutaj się zejdzie. Wtedy sobie będziemy mogli, zostawię pół widocznego pierścienia, wtedy będziemy mogli ocenić, jaka jest przerwa, jakie jest zużycie między starymi a nowymi. Także ja tutaj wciskam i zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, teraz ten zużyty, czyli ten na samym dole uszczelniający, zbierający, nie wiem dokładnie, jak on się tam nazywa. Zobaczcie, jaka jest szczelina. Tu jest na oko jakieś 3 mm, ten na samym dole. I teraz ten nowy. Zobaczcie. To jest jakieś 0,5 mm, może 0,7, niecały milimetr. Także ładnie się rozjechały nam te zamki. Zrzut z góry. Także ja wciskam dalej, zobaczymy właśnie, jak te uszczelniające, a następne w kolei będą wyglądać. Za chwilę wracam. Ok, następny w kolei włożony, tutaj stary. Zobaczcie, udało mi się też w miarę zmierzyć. Wyszło, że jest 2,91 mniej więcej przerwa na zamku, a tu jest no ostrość. Tu jest jakieś 0,5 mm, może nie wiem, 0,6. No. Także różnica jest spora.
Jeszcze wcisnę ten ostatni i zobaczymy, jak to wyjdzie, czy jest na tym ostatnim też jakaś różnica. Ok, ostatni wciśnięty pierścień. Tutaj mamy stary. Już chyba trochę większy, bo 3,1 mm. Przerwa na zamku, a tutaj mamy nówkę. 0,5 mm. Także tak to wygląda po wymianie. Oczywiście teraz będę to rozbierał, powoli będę skręcał. Jeszcze mam szatański plan, który zaraz wam powiem co i jak. Oczywiście jeszcze podpowiedź dla tych, którzy montują pierścienie. Oczywiście te zamki nie mogą być w jednej linii. Trzeba poprzestawiać tak po przekątnej, nie? Czyli jeden tu, następny nie wiem, tam 120 stopni dalej i następny też 120. Tak, żeby nie były w jednej linii, nie? Nie było jednej prostej linii między tymi zamkami. Tyle zapamiętałem ze szkoły mechanicznej. Także no jeszcze by się przydało trochę pochonować tam w środku. Te tuleje, ale jakoś nie były swe zniszczone. Myślałem, że poronię jakąś kochonownicę sobie zrobię z papieru czy coś, ale nie, zostawiam tak jak jest. Jest dotarte już. Najwyżej olej będzie znowu się robił czarny. Także to ten film jako traktujcie jako ciekawostka. Ja sobie to jeszcze poskładam i zaraz wam powiem mniej więcej, jakby tak to, bo to trzeba będzie jeszcze później sprawdzić, nie? Jak to jest z wydajnością i w ogóle z tym. Także jeszcze chwilkę bądźcie cierpliwi i zaraz wracam. Ok, zrobię jeszcze szybkie podsumowanie, bo dzisiaj film to może krótki. W sumie jako ciekawostka odnośnie zużycia i w ogóle jakie pierścienie trzeba zastosować i odnośnie mojego szatańskiego planu, że tak powiem. Była sekcja zwłok, tutaj też by się przydało zrobić jakiegoś Frankensteina, nie? Żeby to wszystko było w komplecie, że tak powiem. Także ja sobie tą pompę poskładam, że baniak już mam zajęty nową, przez nową pompę, to się by się przydało po prostu porobić jakieś testy i wpadłem na pomysł, że po prostu zamienię tym 24-litrowym Stanleyu ten silnik oryginalny i wstawię tą pompę. No cóż, baniak mały może, ale zawsze jakiś, nie? I wtedy będziemy mieli okazję sprawdzić, jak to wymiana tych tłoków wpłynęła na pracę. Zobaczymy, czy też tak szybko olej będzie czerniał, jak w którymś tam filmie, gdy robiłem wymianę oleju. Także może to nie teraz, bo do tego trzeba mieć trochę weny twórczej i czasu. Ale wszystkich ciekawych to zapraszam, nie przegapcie następnego filmu, będzie ciekawie. Bo na początku myślałem, że może tą pompę dołączę do tego, że będą tutaj i ta pompa, i ta, i tamta, tylko nie wiem, czy moja po prostu sieć wytrzyma trzy silniki naraz pracujące. Także myślę, że tutaj porobię jakieś łoże, zamontuję tą pompę i zrobimy taką modyfikację takiego a la Frankensteina, nie? Kolejny przeszczep. Także wszystkich ciekawych zapraszam, ja już kończę, nie będę już was dzisiaj nudził, bo nie czas, zimno, trzeba uciekać do domu, także zapraszam do następnego ciekawego filmu. Sam jestem ciekawy efektów tego. Muszę to jakoś tam, nie wiem, logistycznie zrobić, jakieś połączenia z butli, nie wiem, pozbierać części. Także znacie mój plan, nie przegapcie następnego filmu, zapraszam i cześć.